Dobra, cześć. Dzięki wielkie, że chciało wam się wstać dzisiaj rano. Ja dzisiaj przygotowałam prezentację o komponentach Gutenberga, którymi możemy rozszerzać edytor blokowy o różne nasze takie dodatkowe funkcjonalności. Ale zanim zaczniemy się przyglądać tym komponentom, to dobrze byłoby, żebyśmy się przyjrzeli jakby miejscom, takim lokalizacjom w tym edytorze blokowym, gdzie moglibyśmy wstawić jakieś własne funkcjonalności właśnie za pomocą dostępnych komponentów. No i ja wybrałam takich kilka podstawowych lokalizacji, które są dostępne dla nas do tego, abyśmy właśnie rozszerzali ten interfejs. I pierwszym takim miejscem, taką lokalizacją, tak zwanym slotem w edytorze na stronach edycji wpisów lub stron, to jest taki slot, który znajduje się w tej pierwszej zakładce w panelu ubocznym. Po angielsku nazywa się po status, a po polsku podsumowanie. I mamy tam informacje o tym, jaka jest data publikacji, autor i tak dalej. I pod spodem, na samym dole tego panelu, mamy właśnie taki slot. On się nazywa plugin post status info i tam możemy wstawiać właśnie dodatkowe nasze funkcjonalności. I tutaj wybrałam taki przykład z motywu Wabi, który właśnie taką dodatkową funkcjonalność dodaje, czyli takie możliwość wybrania koloru nagłówka wpisu. Można zmieniać dla każdego wpisu i to jest zapisywane do post metadane, wybrany kolor. Drugą taką lokalizacją to jest możliwość dodania własnej zakładki pod właśnie tą zakładką podsumowanie i tam możemy wstawić jakąś własną funkcjonalność. Ten slot nazywa się plugin Document Settings Panel i do niego możemy włożyć własną zakładkę. Ja tutaj przygotowałam taki po prostu przykład, ponieważ nie znalazłam gotowego rozwiązania, gdzie na przykład chcielibyśmy dodać jakiś rating do naszej strony, zapisywać to do postmeta i tutaj możemy właśnie sobie dodać jakieś takie przyciski do wyboru tego ratingu. Kolejnym miejscem, gdzie moglibyśmy rozszerzać ten edytor blokowy, to jest tak zwany plugin sidebar. Jest to taka dodatkowy sidebar, który możemy uruchamiać za pomocą przycisków w prawym górnym rogu i tam możemy też wstawić jakieś dodatkowe własne funkcjonalności. I tutaj mam przykład z naszej strony CyberFolks do Posttypa webinary. Dodaliśmy sobie taki sidebar i tam mamy takie custom fieldy, tak można to nazwać, to są takie nowoczesne custom fieldy. Dodaliśmy sobie jakieś tam informacje o dacie tego webinaru i tak dalej, to jest zapisywane do postmeta i tutaj mamy taki właśnie osobny panel. No i mówiąc o rozbudowie edytora, no to oczywiście nie możemy nie wspomnieć o tym, że możemy tworzyć własne bloki. I tutaj widzimy, jak wygląda taki interfejs własnego bloku. Mamy tutaj tą zapaskowaną taką powierzchnię, to jest takie, no można powiedzieć, body WordPress tego bloku, do którego powinniśmy wstawić możliwość edycji właśnie tego bloku. I ta edycja powinna się odbywać w taki sposób, jakby osoba po prostu na frontendzie edytowała, czyli powinno to być takie wrażenie jakby na edycji na frontendzie. Dodatkowo mamy takie miejsca, gdzie możemy wstawić jakieś opcje do tego bloku, czyli mamy ten toolbar, taki pasek u góry nad blokiem, który po zaznaczeniu bloku można tam wybrać jakieś dodatkowe opcje i tam możemy dokładać własne przyciski. Oraz mamy ten sidebar bloku, do którego również możemy dokładać jakieś własne funkcjonalności i jakieś dodatkowe opcje. Także takie mamy podstawowe możliwości rozbudowy edytora. Jest ich więcej, ale to są takie bardzo popularne, powiedzmy, dla nas, jeżeli byśmy rozbudowali ten edytor dla takich typowych use case'ów biznesowych. No i teraz możemy przyjrzeć się komponentom, dzięki którym możemy po prostu rozbudowywać w tych miejscach ten edytor. Te komponenty, ja je nazywam komponenty Gutenberga, ale te komponenty dostępne są w WordPressie. Nie potrzebujemy mieć wtyczki, po prostu w WordPressie wszystkie komponenty, które nie mają w takiej flagi experimental, są dostępne i nie potrzebujemy instalować wtyczek, to tak tylko na marginesie. No i mamy dwa takie podstawowe pakiety w tym Gutenbergu, w tym pakiecie właśnie Gutenberg. Mamy pakiet Components, to jest pierwszy pakiet, który możemy wykorzystać. To są takie gotowe komponenty. Te w tym pakiecie Components to są komponenty takie ogólne, które po prostu można by wykorzystać de facto w każdej aplikacji tutaj webowej. Są to przeważnie jakieś tam pola formularza, jakieś to są radio batony i tak dalej. Oraz są też czasem takie bardzo specyficzne dla Gutenberga, dla jego interfejsu komponenty, to bo tutaj wybrałam kolor indicator, czyli takie kółko, które pokazuje kolor.
tych komponentów, pakietu komponent jest ponad 100, także to są tylko wybrane jakieś tam podstawowe komponenty, które moglibyśmy wykorzystać. No i tutaj już możemy troszkę zauważyć, na przykład w tej pierwszej z lewej strony kolumnie, że w jaki sposób dodając te komponenty do panelu, tworzymy sobie taki interfejs. No i tutaj jest jakiś tam przykład właśnie takiego sidebara dla webinarów, gdzie właśnie te komponenty są poskładane. My po prostu w kodzie dodajemy je jeden pod drugim. No i musimy dopisać tam jeszcze trochę kodu, jakby dopisać tą logikę, tak, do tego, co ma się dziać, jeżeli ktoś tam coś wpisze. Natomiast tak naprawdę te komponenty, ich styl i tak dalej, to już jest gotowe i my te komponenty po prostu tylko dodajemy do kodu. Drugim pakietem, który nas by interesował, to jest pakiet Block Editor. To jest taki pakiet, który zawiera komponenty bardzo specyficzne dla tego edytora blokowego. Czyli to są te komponenty raczej nie wykorzystalibyśmy poza właśnie edytorem, ponieważ to są takie specyficzne rzeczy. I tutaj wybrałam tylko też kilka. Najważniejszym komponentem to jest Rich Text, bo Rich Text to jest taki komponent, to jest taki tak naprawdę input do wpisania tekstu, ale to jest właśnie ten komponent, który sprawia wrażenie dla użytkownika, tak jakby on edytował na frontendzie, będąc na frontendzie tej strony. A de facto jest to taki po prostu rodzaj inputu. Kolejnym bardzo ważnym komponentem to jest komponent Inner Blocks. Inner Blocks to jest komponent, który tutaj jest, bo to nie jest komponent wizualny, więc ja tutaj tylko zwizualizowałam to w taki sposób, że mamy możliwość wkładania bloków do innych bloków. Czyli mamy na przykład blok grupa, możemy sobie do niego włożyć jakieś tam inne bloki typu nagłówek i paragraf i tak dalej. No to właśnie te bloki wewnętrzne, to się nazywa Inner Blocks i to jest też bardzo często, będziemy korzystać z tego komponentu. No i jeszcze jeden komponent bardzo przydatny, to jest komponent Media Upload. To jest taki komponent, który tworzy nam przycisk. Po kliknięciu w ten przycisk otwiera się biblioteka mediów. Można sobie wybrać plik z biblioteki, można dołożyć jakiś plik do biblioteki. Także to jest też bardzo, bardzo przydatny komponent dla nas. No i mamy jeszcze tak zwane block supports. To jest troszkę taki może poboczny przykład, ale muszę o tym wspomnieć, bo mamy takie pewne komponenty, które są współdzielone w wielu miejscach w edytorze i tutaj te komponenty przeważnie konfigurujemy poprzez theme.json. Są to takie komponenty jak na przykład takie elementy w ogóle tego interfejsu jak alignment, czyli można sobie kliknąć i wybrać tam, czy ma być właśnie to rozszerzone na full width ten blok, czy tam ma być wyśrodkowany i tak dalej. Mamy jakieś kontrolki koloru, możemy też zmieniać na przykład padding czy margines, więc jest tego typu elementów interfejsu, jest kilka lub kilkanaście nawet, które są dostępne poprzez block supports i tutaj dodanie ich do własnego bloku jest po prostu uproszczone, zostało do tego, że deklarujemy tylko, czy my chcemy, żeby te elementy zostały dodane do naszego bloku, czy nie, i to robimy poprzez blok JSON, gdy tworzymy własny blok. Po prostu możemy zadeklarować, że na przykład chcemy alignment, jeżeli ustawimy na true, no to cały taki przycisk w tym toolbarze nam się doda z tymi opcjami wyśrodkowania i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo proste do dodania do naszego bloku i to po prostu działa samo. My nie musimy szkodować żadnej logiki, niczego. W tych block supports to będzie po prostu działało. Także jest to banalne, jeżeli chcemy dodać do własnego bloku. No i wiedząc to wszystko, możemy już powoli przejść do stworzenia własnego bloku. Spróbować stworzyć jakiś własny blok, właśnie złożyć go z tych dostępnych komponentów. No ja tutaj przygotowałam taki przykład typowego bloku, który moglibyśmy sobie utworzyć na typowej stronie biznesowej, czyli chcemy na przykład dodawać jakieś pliki do pobrania dla użytkowników, no i sobie jakoś tam ładnie to zrobiliśmy, mamy jakąś ikonę, mamy jakiś tekst do wpisania, nazwy tego pliku, mamy przycisk pobierz, to będzie ten przycisk pobierz działał na frontendzie, żeby po prostu ludzie, którzy wchodzą na stronę, pobierali sobie na przykład regulaminy i tak dalej. No i jak byśmy mogli podejść do stworzenia takiego bloku właśnie z wykorzystaniem tych komponentów niektórych, o których tutaj mówiłam. No i ten blok działa w taki sposób, że oczywiście my chcemy dać możliwość dodawania tylu plików, ile potrzeba, czyli jest to taki rodzaj, można powiedzieć, repeatera sobie robimy, czyli mamy na przykład, możemy dodać dwa jakieś pliki, możemy dodać trzy na przykład pliki, jeżeli ktoś chce, więc mamy taki, można powiedzieć, jest to taki odpowiednik repeatera z ACF-a. Ta koncepcja właśnie tego, że możemy dodawać po prostu kolejne elementy, które mają taką samą strukturę do środka tego bloku. No i ten
blok tak naprawdę składa się z dwóch bloków, jak widzimy tutaj w tym panelu bocznym z lewej strony. Składa się z takiego wrapera jakby, czyli takiego zewnętrznego bloku pliki do pobrania. No i mamy pojedyncze te elementy, to są też osobne bloki i jest to blok plik, na przykład ja to tak nazwałam. I teraz jakbyśmy stworzyli właśnie tego typu blok. No to mamy najpierw ten wewnętrzny blok plik, który składa nam się z kilku elementów. I tutaj z boku mam taki pseudokod, który po prostu pokazuje potencjalną strukturę właśnie tego typu bloku. Czyli z czego się taki blok będzie składał? Składa się z przycisku dodaj plik PDF, tak? Czyli potrzebujemy mieć ten komponent Media Upload, który podpinamy pod taki inny komponent Block Controls, bo to wskazuje temu interfejsowi blokowemu, że ten przycisk upload do mediów po prostu ma zostać dodany do toolbara. I to jest z grubsza tak naprawdę tyle. Ten przycisk się po prostu pojawi. Później mamy te ikony do wyboru, tak? Bo może mamy kilka ikon, przygotowaliśmy jakieś tam kilka ikon do wyboru. No i wtedy musimy sobie otworzyć jakiś taki panel dodatkowy w tym sidebarze. Ten sidebar, ten komponent nazywa się Inspector Controls i pod niego musimy podpiąć po prostu jakiś panel, no jakiś button group, tak? Bo mamy tutaj grupę batonów, potem mamy button i icon, to trzy razy musimy sobie dodać, żeby właśnie dać możliwość wyboru tej ikony. Potem musimy samodzielnie jakby okodować sobie logikę, czyli jak ktoś kliknie na wybrany przycisk, no to ta ikona odpowiednia się pokaże na podglądzie, więc jakby to jest nasza część, ale te komponenty, te batony to już jest gotowe. One mają styl taki sam jak reszta tego interfejsu, także tutaj się to ładnie wszystko zlewa jakby z całością tego edytora. No i potem mamy jeszcze jeden komponent bardzo ważny, rich text, czyli ten, w tym takim ciele tego bloku mamy możliwość wpisania nazwy tego pliku, czyli to wykorzystujemy do tego komponent rich text, gdzie użytkownik po prostu wpisuje sobie jakieś tam tą treść. No i teraz ten rich text przyjmuje też taką właściwość allowed formats i stąd pojawiły się te przyciski też w toolbarze, jak zobaczycie te takie do pogrubienia, do pochylenia, to właśnie ten komponent rich text od razu mamy możliwość w nim przekazania, że na przykład my chcemy właśnie mieć bold, mamy italic i my chcemy, żeby te przyciski się pojawiły i te przyciski nam się pojawiają i to jest tyle kodu, co musimy tutaj napisać do tego rich textu, żeby te przyciski nam się pojawiły i żeby to działało, więc jest to naprawdę bardzo proste tak naprawdę do utworzenia. I teraz mamy jeszcze drugi ten blok, mamy jeszcze ten wrapper. Bo ten wrapper, musimy mu do niego wstawić tylko jeden komponent, inner blocks. Bo co my chcemy mu powiedzieć, że w środku tego wrapera mamy mieć możliwość dodawania tylko tego jednego bloku, tego plik. I dlatego my mu tutaj przekazujemy taką właściwość allowed blocks i podajemy nazwę tego bloku wcześniejszego, który stworzyliśmy. No i dzięki temu po kliknięciu na plusik doda nam się od razu ten jeden blok, bo tutaj nie ma możliwości dodawania innych bloków do środka, do ciała tego właśnie bloku pliki do pobrania. I to jest tak naprawdę tyle kodu de facto, jeżeli chodzi o ciało tego bloku. Możemy do niego również dodać jakieś ustawienia, jeżeli byśmy chcieli. Tutaj mamy przykład właśnie w tym panelu bocznym dodaliśmy jakieś dodatkowe opcje, czyli na przykład, że można sobie włączyć lub wyłączyć te ikony, albo możemy włączyć lub wyłączać ten na przykład przycisk, pobierz, bo może chcemy dać użytkownikom takie możliwości właśnie tutaj w tych wewnętrznych bloków. No i co ciekawe, jeżeli mam taką sytuację, to no moglibyśmy teoretycznie te opcje dodać do tego bloku wewnętrznego, do tego bloku plik, tylko wtedy jakbyśmy mieli tych plików 20, to ktoś musiałby wchodzić i tylko klikać po kolei na tych blokach i odhaczać na przykład, że nie chce tych ikon, no a przeważnie w tego typu sytuacji to albo chce mieć tą ikonę na wszystkich blokach, albo nie chce na żadnym, więc jakby bez sensu by to było dodawać tą opcję na tych pojedynczych blokach, więc tutaj dodaliśmy ją na tym wraperze. No i tutaj jeszcze taki bonus do tego tematu komponentów. Mamy coś takiego jak kontekst w blokach, gdzie możemy przekazać pewne właściwości od tego rodzica do tych wewnętrznych bloków. No i tutaj właśnie mamy taką sytuację, że ktoś wyłącza tą ikonę. Ta informacja, ta właściwość sobie nazwaliśmy na przykład hasi icon czy coś takiego, ona zostaje przekazana do tych wewnętrznych bloków w momencie, gdy ktoś klika. I w tym momencie my możemy wykorzystać, bo ona będzie teraz, to hasi icon będzie ustawiony na false, my to możemy wykorzystać do logiki tego bloku wewnątrz i wyświetlać tą ikonę lub nie, w zależności od tego, czy ktoś to zaznaczył, czy nie. Także jest to też możliwe właśnie, żeby przekazywać jakieś właściwości między tym rodzicem a dziećmi.
No i to słuchajcie, aha, jeszcze mam taką tutaj listę linków, skąd czerpać wiedzę, no bo oczywiście tutaj ja pokazałam tylko jakieś przykłady i to jest tylko, no tak, taki pseudokod, tak, to nie jest jakiś gotowy kod, który można wziąć sobie gdzieś tam wkleić, no bo do tego, żeby tworzyć własne bloki, żeby dodawać własne funkcjonalności do tych slotów, no to niestety, ale to się tak nie da zrobić, że gdzieś tam kopię, wklej i to się po prostu nam doda. My musimy mieć jakąś podstawową wiedzę z JavaScriptu, podstawy JavaScriptu, podstawy Reacta, no bo ten edytor blokowy jest stworzony w Reakcie, także musimy wiedzieć, co to jest komponent, co to jest stan, takie totalne podstawy, ale no jest to potrzebne. No i potem musimy trochę poznać właśnie ten edytor, jak on jest zbudowany, jak go można rozbudowywać, no to tutaj dzisiaj widzieliśmy przykład. Dlatego jeżeli chcielibyście się trochę tego poduczyć, to zamieściłam tutaj kilka linków. I tak, mamy tutaj odnośnik do oczywiście oficjalnej dokumentacji, to jest Block Editor Handbook. Tam jest dosyć sporo informacji, także warto tam zaglądać, ona jest w miarę aktualizowana, także znajdziemy tam dosyć sporo informacji o tym całym Gutenbergu, jak on jest zbudowany, z jakich komponentów się składa i tak dalej. Potem warto spojrzeć na GitHuba do repozytorium Gutenberga, ponieważ rozwój tego edytora odbywa się najpierw na wtyczce Gutenberg, i później to jest wdrażane do WordPressa, więc jakby na GitHubie znajdziemy cały kod źródłowy Gutenberga oraz znajdziemy też dokumentację w tych właśnie na stronach tych komponentów. Każdy komponent w własnym folderze i w tym folderze znajdziemy dokumentację do tego komponentu z przykładem kodu, także możemy stąd sobie przejrzeć chociażby, jakie tam są komponenty, bo jest ich w sumie w tych dwóch pakietach ponad 200, więc tych komponentów tam jest naprawdę sporo. Potem polecam wam jeszcze na GitHubie taki kod źródłowy bloku IconBlock. IconBlock to jest taki bardzo fajny blok, który właśnie wykorzystuje też bardzo wiele komponentów tych natywnych z Gutenberga. I warto spojrzeć na kod źródłowy, warto spojrzeć na tą wtyczkę, jak ona działa i tutaj można się też sporo zainspirować. Potem jest taka platforma learnwordpress.org, to jest oficjalnie na WordPressie taka właśnie platforma e-learningowa. Pojawia się tam coraz więcej kursów online, również dla deweloperów, również o edytorze blokowym, także znajdziemy też tam kilka ciekawych kursów. A także na YouTubie mamy kanał Ryan Welcher Codes. Ryan Welcher jest Developer Relations Advocate dla WordPress.org. I on bardzo dużo na Twitch robi takich streamingów, jak coś tam robi w tym Gutenbergu, rozszerza go na różne sposoby, więc tutaj znajdziemy naprawdę już kilkadziesiąt godzin nagrań różnych tam materiałów o Gutenbergu. No i niezmiennie od wielu lat polecam kurs na Udemy, Gutenberg Blocks for WordPress and React Developers, który to jest najlepszy kurs w ogóle Gutenbergu od podstaw, jak się nauczyć tworzyć własne bloki właśnie w Reakcie, te natywne, bez HCF-a. Także słuchajcie, to tyle ode mnie. Udało się zdążyć w czasie. Dziękuję wam bardzo. Brawa! Wielkie brawa!